Cześć ludzie, siemanko, witam was w drugim samouczku w Farming Simulator 2017 i jak widzicie będzie to teraz samouczek z nawożenia. Także startujemy. Myślę, że też około 10 minut zejdzie się z takim samouczkiem, ale to zobaczymy jeszcze. Wyprzedaże są ograniczone w czasie, więc dobrze jest często, z rzadka sklep organizuje wyprzedaż konkretnej marki, wtedy oceny wszystkich maszyn danej marki są na krótki czas obniżone. No to fakt, czasami naprawdę warto, trzeba obejrzeć, zobaczyć, bo można trafić fajną okazję w sklepie. Dobra, start. I co teraz? Witaj w drugim samouczku, nauczysz się tu nawozić pola w celu uzyskania jak najwyższych plonów. Wskakuj na ciągnik, po czym dołącz obciążnik i rozrzutnik obornika. Pamiętaj, robi się to tak, jak w pierwszym samouczku. Okej. G, włącz, wyłącz. No coś tam widać, ale mogło to wyglądać lepiej. Dobrze, dzięki temu użyźniasz glebę. Za każdym razem, kiedy coś z nią robisz lub kiedy rosną na niej plony, możesz dodać kolejną dawkę nawozu. Aby uzyskać maksymalny plon, pole powinno się nawozić trzykrotnie podczas wzrostu roślin. Przyjrzyjmy się teraz innym sposobom nawożenia. Ok, zobaczymy, co nam ciekawego pokażą. Gnojówka, orany, no niestety śmierdzi, ale też jest za darmo. Jeżeli tylko masz zwierzęta, skorzystaj więc z niej, podejdź do ciągnika. Oczywiście przyłącz. Zmień. Ja wiem, że to mam za darmo pod warunkiem, że mam zwierzęta, ale że na razie zwierząt nie mam, więc będę musiał wszystko robić przez nawóz sztuczny niestety. Kolejna dobrze wykonana praca, więcej substancji odżywczych to wyższe plony. Może teraz użyjemy ładnie pachnącego nawozu. Czemu by nie? Chwastownik to również tani i łatwy sposób poprawy wysokości plonów. W przeciwieństwie do poprzednich metod nie trzeba go napełniać, ale może być używany tylko w niektórych stadiach wzrostu plonów, kiedy rośliny już wzejdą, ale zanim za bardzo urosną. Wsiadaj znów do ciągnika. Dołącz obciążnik i chwastownik, po czym porozłóż go i przejedź po polu. Chwastownik wyrywa dobrodrobne chwasty, dzięki czemu rośliny mają lepsze warunki do wzrostu, ponieważ nie muszą konkurować z chwastami o składniki odżywcze. Jestem ciekaw, bo to jest coś, co jest po raz pierwszy w farmingu, także jestem tego mega ciekaw. Wygląda śmiesznie. Czy tu widać różnicę? Coś tam widać, ale tak słabo. No dobra, zobaczmy. Wspaniale! Chwastowniki świetnie się nadają do łąk, gdyż trawa rośnie nieustannie, dzięki czemu chwastownika można używać często. Trawa jest też mniej delikatna niż rośliny uprawne. Nawóz sztuczny, płynny lub w worku jest dość kosztownym rozwiązaniem, ale jest też bardziej wydajny i nie trzeba używać go tak często. Również maszyna do rozprowadzania go po polu jest w stanie objąć spory areał naraz. Podejdź do ciągnika z opryskiwaczem. Fakt, on w miarę dużo dosyć nawozi i tak jest, szybko poszło, prawda? No mega, nawet nie zdążyłem nic powiedzieć. Ostatni, może najciekawszy sposób nawożenia to rośliny międzyplonowe. W naszym przypadku jest to szybko rosnąca rzodkiew oleista. Wymaga trochę więcej czasu, ale też jest tania. Po zebraniu plonów możesz posadzić rzodkiew oleistą zamiast roślin uprawnych. Kiedy rzodkiew dojrzeje, zamiast ją zbierać, należy zaorać pole, dzięki czemu wprowadzisz do gleby mnóstwo substancji odżywczych na następne cykle. Spróbuj. Spróbujemy. A ty kultywatorem czy pługiem? Bo to mnie ciekawe. Tu mamy kultywator, tak? Jestem ciekaw, czy na przykład nie pługiem. Czy na przykład pługiem nie byłoby to lepiej? Chociaż nie wiem.
Dobra. Już ponad połowa, także myślę, że ten przyjazd nie do końca. No jako tak, znowu jakieś powiadomienia, kurde. Przestańcie przychodzić powiadomienia. I? Starczy? Starczy. Proszę bardzo, inny sposób nawożenia całkowicie naturalny. Z dostępnych metod nawożenia wybierz te, które lubisz lub te, na które cię stać. Pamiętaj tylko, że w celu uzyskania jak najlepszych plonów od siewu do żniw, pole trzeba nawozić trzykrotnie. Jeśli chcesz, możesz przejść inne, bardziej zaawansowane samoluczki lub od razu przejść do trybu karier i rozpocząć uprawianie własnej ziemi. Słuchajcie, ten samouczek był mega krótki, ale to nic. Ja Wam dziękuję za oglądanie, zapraszam do kolejnych odcinków Samouczka, jak i do całej mojej kariery na farmie 2017. Dzięki, na razie, trzymajcie się, pa, pa, pa.